bardziej kontrowersyjnych programów, które miały okazję powstać na zakończenie roku szkolnego w 20 roku. Pisanych na zamówienie, wielkich konspiracji, otoczonych z tego tajemnicy i zmową milczenia. Będą Państwo świadkami scen mrożących krew w żyłach, scen dozwolonych od lat 18, scen uniesień i wzlotów poetyckich, a wszystko to zabarwione będzie różowym sprejem humoru i zszywanym nicmi absurdu. Proszę się przygotować na przejście w zupełnie inny wymiar. Strefę, którą nazywamy strefą humoru i dobrej zabawy. Przed Państwa oczami odegrane zostaną sceny, które niewątpliwie na zawsze pozostaną w Waszej pamięci. Na początek wyobraźmy sobie szkołę. Szkołę zupełnie niepozorną, a w niej zupełnie niepozornych ludzi, którzy czasem przemieniają się w zupełnie niepozorne gwiazdy, zdolne nawet zagrać Marka Winicjusza i Ligię. Postacie znane z dzieła Henryka Sienkiewicza Quo Vadis. Scena pierwsza, Anioł. Albowiem wygoda i zazwyczaj nakazywały zrzucać togi do uczty. Na głowie nosił wieniec z róż i kiwał się tak piękny, że w kobiet pierwszej oburzeniu już przeszło, zaledwie zdołała odpowiedzieć. Szczęśliwe oczy, które cię widzą. Szczęśliwe uszy, które słyszą twój głos, milszy mi od głosów lekki cudzy. Gdyby mi kazano wybierać, kto ma dzisiaj spoczywać na tej uczcie przy mnie? Czy ty, czy Wenus? Wybrałbym cię, Obos. I począł patrzeć na nią, jakby chciał nasycić się jej widokiem i palił ją oczyma. Wzrok jego ześlizgiwał się z jej twarzy na szyję, nieobmarzone ramiona, pięści w jej kształty, lubował się ją, pochłaniał. Lecz obok rzędy świeciło w nim szczęście i rozmiłowanie. I zakrył. Bez grach. Wiedziałam, że zobaczycie w domu Cezary. A jednak, gdybym cię ujrzał, całą duszą moją wstrząsnęła taka radość, jakby niejakie niespodziewane szczęście. Nagle spostrzegli na swoich ciałach czyjś obcy wzrok. Ktoś nas obserwuje. Profeta! Wydaje mi się, że mam na ciebie prawdę. Ach, Marku, czy to być może? Krzyknęła przerażona Lidia. Spoko, spoko. Ja cię. Mam swojego człowieka. Nazywa się... Petrowicz. Już raz się wstawił za tobą, więc może zrobić to spokojnie jeszcze raz. Tymczasem pij i baw się, bo wszystko to na koszt Cezara idzie. Ligi wypadało jedynie powiedzieć. Mój bohaterze. W wersji amerykańskiej antycznej filmu. My hero! Markowi natomiast wypadało tylko powiedzieć. Ligio! Moja, wyjdźmy! No, ładne to się kiedyś orgi odprawiały, nie? Teraz mówię, że możesz to się nie wybawić. No wiesz, ale teraz inne czasy, inna muzyka, to starszemu pokoleniu się nie za bardzo podoba. Nie no, super, ja ci udowodnię, że klasykę też można śpiewać. Coś widzę po twoich oczach, że coś kombinujesz. Istotnie. No to wyciągaj asa z rękawa. Dziadu, Adam Mickiewicz. Thank you.
anielska postać, jak lekkim rzutem okręca, po obłokach zbiega tęcza, by z jeziora wod dostać. Tak ona świeci w kaplicy. Mała, fajnego masz tego motylka. Odejdź, baranie, z kobietami się teraz inaczej postępuje. Maestro. Zaszkodzi, że te obce zło na mój sposób widzieć ją. Na głowie gwiezdny ma wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią bieży. Zawiści, paranoicy, polisadyści, uda planie brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego komentarza parawan. Ja ją przecież lepiej znam. Na głowie gwiezdny ma wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bieży baran. Przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. Ładnie sobie to wykombinowałeś. Co chcesz ode mnie? Nie no, ja chciałem tylko zasugerować, że... Nie no, właściwie nic nie chciałem zasugerować. Ładnie się prezentujesz, to może zapowiesz kolejny numer. Skoro mi tak ładnie prosisz. Więc teraz mój kolega zapowie następny numer programu. Chwila poezji miłosnej. Wiersz absolutnie liryczny. Córko ryba. Rybki w jeziorze już dawno poszły spać, a ty rzekłaś do mnie, o mama, cóż ci mogę w tę senną mazurską noc dać? Córko ryba, mazur a smazur, popatrz jaki na jeziorze wody glazur, daj mi twoje, niech się przekonę, niech się przekonę, ile słodyczy jest w słowie i lona. Lato minęło, a uczucie ogniem płonie. Choć odległość tak wielka dzieli nas, ciągle czuję na mym ciele twe dwie dłonie. W uszach moich szumi woda, wszędzie las. Zakopane, cały śniegiem zasypane, a ty piszesz na jeziorze gruba gra. Zima minie, lato złączy serca dwa. Co przyszła jak ja, serce było gorącej potrzebie.
jest fragment dramatu poświęcony kochanym maturzystom i nieustraszonym nauczycielom. Którzy często musieli znosić podobne sceny jak ta, rozgrywająca się w zupełnie zwyczajnej szkole średniej. Czyli powitamy gromkimi oklaskami kolejnej gwiazdy. Głupi, bez dzwonka bym do klasy leciał. Na boisku bym został, z Maryśką zaś bym se pograł. Dzień dobry pani! Pani, starucha cholera. Nie wiem, czy słyszałeś. Co? Te starsze chłopaki z czwartej, nie? To no. Mówili, że ona podobnie 23 lata ma. Nie no, co ty? Takie stare jeszcze żyją? Patrz jak się odstawiła, elegancka. Moja siostra też takiego lance by się wstydziła założyć. Spodnie z krętiny, buty na wysokim obcasie, jak turystka za przyjaźnego kraju. Tak jest. Całą Rumunię jak widział. Nie no, co ty. W Rumunii to ona by była w baciaku. Wyjeżdżałaby już bez baciaka. Obecny! Jestem! Ty, słyszałeś tego kawała? No, ścichu miał ci go powiedzieć, ja mu mówię. Mówisz. Nie dosłyszałem pytania. Nie dosłyszałem, to znaczy, co wiem o Borynie, więc... No co wiem? Był powieści. Więc Boryna w swojej powieści opisuje... Nie. Znaczy, przepraszam. Omyliłem się, gdyż Boryna w swoim wierszu opisuje... No przestań mi podpowiadać. Ja bym go się nie mogę skupić. Że ja nie podpowiadam, tak? Chyba sobie pani żartuje, że nie od początku lekcji nawet nie zdążyłem otworzyć. Może ktoś tu podpowiada? No jak z tyłu, jakby w ostatniej ławce siedział. To było na tym wsadzać do ostatniej ławki. Więc, jak już nadmieniłem, Boryna w swojej sztuce teatralnej... Nie! Więc... Znaczy, ja wiem, tylko się nie mogę skupić, bo na kółeczku zostałem uderzony piłką lekarską. Ona bynajmniej nie leczy, ta piłka. Co? To jest postać. Więc Boryna to postać. Z powieści. Z powieści. Chłopi. Chłopi ją chętnie czytają. Gdyż to jest coś o warzywnictwie bodajże, tam pomidory, pieczarki. Nie. O czym to jest? O chłopach. To znaczy chłopi o chłopach, takie tam do śmichu. Karkul, Pawlak, tak śmiesznie gadają. A Boryna! Postać z powieści. Nie dosłyszałem pytania. Boryna to jest postać z powieści. A chłopi to tytuł. A chłopi to tytuł. I Boryna zdradzała z Antkiem swojego męża. Nie. Znaczy nie swojego męża. A czyjego męża zdradzała? Przecież to był chłop. No to co, z babą miała zdradzać? Nie, Boryna to był chłop. Ach, Boryna! Nie dosłyszałem pytania! Boryna to oczywista, był chłop, to znaczy mężczyzna. Tylko tak się śmiesznie nazywał, że Boryna, bo niby ma grabie. I on trudnił się... No czym on się trudnił? Był kłakiem. On bił kłakiem tych chłopów. Nie! Ale nie wszystkich. Tylko tych biedniejszych, bo bogatsi byli za grubi i się nie przewracali. No to jak ja mam zdać do następnej klasy, jak mi pani ciągle laski stawia? Sam se stawiam, czy co? Sama jesteś Boryna.
Otóż jedną z głównych postaci powieści Władysława Reymonta pod tytułem Opis postaci bogatego gospodarza, bo Reymont to postać kraju. W czasie niesprawiedliwości, a powieść o niewrażliwości na krzywdę prostego ludu, ciemnionego nie tylko przez zawodcy, lecz przede mnie rodzący, przez tych pani sławy, do pani polskiego brakuje tego. Jak pani chce, to mówię tak jeszcze długo. Nie trzeba, dziękuję. Ocena bardzo dobra, którą otrzymałem, dopinguje mnie do dalszej systematycznej pracy. Durny kują. Co kują, to wszystko napisano. To czemuż mi nie przeczytał? No trzymałem, było co czytać. Ja nie umiem czytać z takiej wysokości. To jest patrzyłem na czytania. Ty, słuchaj tego kawała, bo się czego zapomnę powiedzieć, nie? To jest kawał o tym, jak to ludzie pisali te listy, nie? Do polityki. Do jakiego polityki? No do tego z polityki, co tak lubi listy dostawać. On widać znać Kisera, nie? No. No i napisała też list pewna staruszka, nie? No. No i ta staruszka pisze, że z zawodu jest emerytką, nie? No. No, no i że z czasu jak jest ten kryzys, to się coraz gorzej powodzi, nie? No. No, no i ona nie może sobie poradzić z tymi wszystkimi problemami, których ma coraz więcej, nie? No. No, no i wyobraź sobie, że ta stara w tym liście, nie? No. No, pyta się wprost z polityki, jak żyć, nie? No. No, oni odpowiadają, krótko. No. No. No, co jej odpowiedzieli? No, mówiłem krótko. No, mówiłeś, że krótko, ale nie mówiłeś, co jej krótko odpowiedzieli. Ty też mi powiedz krótko. Ja jestem inteligentny, to się pokapuje. Tylko nie rób ze mnie idioty! No co tej starej powiedzieli? No nie bój się, tylko mów. Żeby co? No, żeby żyła krótko. Ach, jakie świetne! Ale się ubawiłem. To twój stary tak dowcipy z pracy przynosi? To na komendzie się teraz takie dowcipy opowiada? Fajnych mamy strażaków. Żeby żyła krótko, staruszka. Ty to staruszka była? Dobre? Jak staruszka ma żyć krótko, jak już żyje długo? Ja się nie śmieję. Ja mam tylko taką twarz. Moja mama nie ma czasu do szkoły przychodzić. A tata wyjechał do Nowego Jorku. Ze śpiworem. No mów, nie zapytam, mów. Otóż na dzisiejszą lekcję uczniowie naszej klasy mieli zadane zastanowić się następującym pytaniem trafnie sformułowane przez panią profesor na bardzo prostych, a przecież jak zawsze przepojonych do mówników monetarytów w słowach zastanów się, kim chciałbyś zostać. Otóż ja chciałbym zostać... Nie ja? A, rozumiem. Niech się kolega wyciągnie. No mów, niech się kolega wyciągnie. Ale ja już byłem dziś pytany. Otrzymałem ocenę. Taką jak zawsze. Czuję się usatysfakcjonowany. Znaczy, też się zastanawiałem, gdyż było to zadane, że kim bym chciał zostać. A kim bym chciał zostać? Ja teraz powiem ci to podanie, nie będę wiedział. No to ja wiem. Jaki zawód mógłbym mieć? O, w szkolnictwie mógłbym pracować. Bym był uchodźcem. Wtedy by były krótsze lekcje. Postać literatury. Literatury? Co? Jaką postacią literatury chcesz być? Panem Tadeuszem mogę być. No możesz. Więc wtedy ja bym wybrał. Ja wiesz, tam z tymi mrówkami zamieszany, nie? Ty już może lepiej wojski. Aha. Właśnie się zastanowiłem, że nie chciałbym zostać panem Tadeuszem, gdyż to świntu zjadał mrówką pożywienie. Te takie jajeczka. Ale najchętniej zostałbym wojskiem. No bo wojsko ma długi. Długi, centkowany, kręty, oburącz do buzi. To już nie wolno wojskiem zostawać? Ale rozbrojenie.
Otóż ja natomiast, podobnie jak każdy rozsądny, myślący chłopiec w moim wieku, chciałbym dostać rzecz jasna jak najchętniej z największą przyjemnością, jedynie prostym człowiekiem, który się kulą nie kłaniał. No co ty, zwariowałeś? Inwalidą chciałbyś być? Jakim tam inwalidą? Tak się tylko mówi. A widzisz, znowu piątkę dała. A tak naprawdę to kim byś chciał zostać? Tak naprawdę? No, tak naprawdę. Tak naprawdę to chciał mieć sklep. To czemu się nie powiedział, że chcesz mieć sklep? Bo chcę mieć sklep. Co jest, dzwonka długo nie słychać? Może prądu nie ma? To ja pójdę sprawdzić, czy jest prąd i przy okazji zmoczę szmatę. Co do domu, proszę pani? Do domu, do domu. Lizołku jeden. Mało ci jeszcze? Siedzi o ślinie, pyskuj. Wypracowanie nie napisze, znowu ci postawi laskę, znowu nie przejdziesz. Co ty? Myślisz, że po pierwszej klasie to się na emeryturę wezmą? Jest jeszcze jedna mała prośba w imieniu inteligentniejszej części klasy, żeby ten dzisiejszy temat był chociaż trochę trudniejszy od poprzednich, żeby się można było wykazać wiedzą, poczytaniem, kulturą słowa. Rozumieć dalej. Takie będą rzeczy pospolite dalej. Jakie ich młodzieży chowanie dalej. Napisz na podstawie przeczytanych lektur. No to za trudny temat. Wspaniały temat. Chyba 38 piątkę w tym tygodniu dostanę. No i co ja mam tu napisać? No, jak nas mają wychować? Napiszesz to na podstawie lektur, które przeczytałeś. A tak w ogóle to czytałeś kiedy? Co? No, tak ogólnie biorąc. Czytałem. No to żeby ci pamięć nie odwyrażać. Ostatnio co czytałeś? Ostatnio, no, że... No, parę lat temu może. O. Łysek z pokładu Lidl. Tak? Całe to czytałeś? Całe. Do końca? Tak, do Lidl. No to jak czytałeś, to powinieneś wiedzieć. Ten łysek, nie? To co on robił? Ten łysek, to on był ślepy. Nie? To nasza szkapa była ślepa? Jakieś jedno ślepe było na pewno, to ja pamiętam na pewno. Może jako muzykant był ślepy? Nie, nie o to chodzi. Ty widzę nawet, nie chcę coś kombinować, tylko ty źle mówisz. Co mówię źle? Ty nie mów ślepy. Dlaczego? No może kogoś ważnego obrazić. Mów lepiej, był niewidomy. Był niewidomy ze ślepoty. A to już jego sprawa z takiego powodu. Jego sprawa. No ale powiedz mi. Czy ten łysek to on robił coś pożytecznego? Ten łysek? On ciągnął wagony z węglem w kopalni. Dobrze. Dobrze ciągnął, gdyż był koniem. No dobrze. No ale powiedz, czy ten łysek to on wiedział, dokąd te wagony ciągnie? No co ty? Nie. Nie, gdyż był niewidomy. I tak właśnie napiszesz to wypracowanie. Żeby jednak młodzież tak wychować, żeby te wagony ciągnęła. On nie będzie wiedział, co tam. Boler! Na zakończenie dzisiejszego naszego programu pragniemy zachęcić Państwa jeszcze do obejrzenia jeszcze jednego interesującego, wspaniałego, mrożącego krew w żyłach, powiedziałbym nawet wręcz ekwilibrystycznego numeru. Tak, otóż w naszej szkole niedawno powstała grupa baletowa złożona z kilkunastu dziewcząt. Która odnosiła w naszej szkole duże sukcesy, no i którą mieliśmy okazję oglądać podczas obchodów święta naszego patrona. Później ją zobaczymy. A na razie? Na razie zapraszamy Państwa na prapremierę nowego, wspaniałego zespołu tanecznego. Tak, powstał on, ponieważ jego członkowie chcieli udowodnić, że nie są gorsi od kobiet. Tańczą od niedawna, więc prosimy o gorący aplauz. Przed Państwem The Pompom! Thank you.
teraz wystąpi grupa dziewcząt, o której wcześniej wspominaliśmy. Proszę o pozostanie na sali gimnastycznej. Dziękuję bardzo za przygotowanie, zwłaszcza w klasie trzeciej B, która była inicjatorem całego tego tutaj dzisiejszego wydarzenia i również wszystkim sprzymierzeńcom, którzy wzięli udział. Dziękuję wam bardzo i dziękuję wychowawcom klas trzecich i pani Małgosiu. Dziękuję.